czy wielu mieszkańców Warszawy zwraca teraz uwagę na podwyżki Trzaskowskiego, które dotykają nie tylko już najemców lokali komunalnych, ale również najemców lokali użytkowych, a w tym momencie mieszkańcy Warszawy również są informowani o podwyżce cen wody i ścieków. W tym roku ta podwyżka na wniosek MPWiK, czyli spółki podległej prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu, ma wynieść 10,5%, a w ciągu najbliższych 3 lat łącznie to będzie wzrost ponad 20%. I to jest kwintesencja rządów Platformy Obywatelskiej, że wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość obniżało podatki i proponowało tarcze antyinflacyjne, w tym samym czasie politycy Platformy Obywatelskiej planowali i wprowadzali kolejne podwyżki opłat i podatków dla mieszkańców Warszawy. No, była też taka bardzo mocna podwyżka biletów komunikacji miejskiej i parkowania parkomatów, natomiast to jakoś się odbiło bez echa, bo te podwyżki były dawno, jak podwyżki były na przykład na kolei, rząd natychmiast zareagował. Tutaj te podwyżki są i są, bo są. Od kilku miesięcy warszawiacy, ale również osoby, które przyjeżdżają do Warszawy, muszą płacić za strefę płatnego parkowania niestrzeżonego i te podwyżki były bardzo istotnym uderzeniem również w tych mieszkańców, którzy poruszają się samochodami, ale również którzy chcą skorzystać na przykład z usług warszawskich przedsiębiorców. Rafał Trzaskowski proponuje im kolejne podwyżki, a z drugiej strony nie proponuje dodatkowo Rafał Trzaskowski skoordynowanych remontów, szybkich remontów, dlatego że 4 lata możemy powiedzieć, że w tym okresie prezydent Warszawy nie wybudował żadnego mostu przez Wisłę, nie wybudował obwodnicy śródmiejskiej, nie wybudował obwodnicy miejskiej. Ale kładka to możemy zobaczyć dzisiaj, że nadal nie jest gotowa, miała być gotowa do końca 2022 roku. Czyli mamy tutaj kolejny symbol jednak tej nieudolności inwestycyjnej Platformy Obywatelskiej w Warszawie. No dobrze, ale Rafał Trzaskowski jest właściwie wyżej stoi w sondażach niż Donald Tusk. On mówi tak samo jak większość. Wy wszystkie koszty przerzucacie absolutnie na samorządy, wszystko im zabieracie i oni po prostu ledwo dyszą do tego stopnia, że nawet spalać trzeba było budować strefę relaksu za 1 000 000. I tutaj dochodzimy do faktów, które są najważniejsze z punktu widzenia prawdy, dlatego że prezydent Warszawy drugi rok z rzędu nie potrafił wydać środków, które były w budżecie miasta i mieliśmy nadwyżkę budżetową, mimo tego, że planowany był deficyt budżetowy. I to pokazuje, jak te środki mogły zostać skierowane zarówno na inwestycje... Ja przepraszam, że przeszkadzam. Są takie ułatwienia, że jeśli chodzi o inwestycje, to rząd PiS wprowadził, że to można w ciągu kilku lat rozliczać i tak dalej. Ale ja ratusz mogę powiedzieć... w tej chwili ma nadwyżkę budżetową? Tak, ratusz ma nie tylko nadwyżkę budżetową, ale również od rządu Prawa i Sprawiedliwości otrzymał na bezpośrednie inwestycje w Warszawie ponad 342 miliony złotych, ale nawet ta najnowsza informacja dobra dla mieszkańców Warszawy, że Prawo i Sprawiedliwość traktuje wszystkich mieszkańców równo i dlatego również wspieramy mieszkańców największego samorządu, jakim jest Warszawa. I powiem jeszcze jedno, tutaj miasto otrzymało od rządu 25 milionów złotych na poprawę bezpieczeństwa na warszawskich drogach i przebudowę jednego z placów.